Obiekt ten dla nas, jako dla firmy, która od 30 lat buduje różnego rodzaju obiekty, miał dwa wymiary. Jeden to taki budowlany. Projekt ten został wykonany z dużym zakresem takich wymagających elementów. Także nie było to takie, bym powiedział, proste w realizacji, ale nasz zespół inżynierski poradził sobie z tym doskonale. Na pewno było to dzięki temu, że także i zespół ze strony inwestora, ze strony miasta, to rzeczowi ludzie i na bieżąco były rozwiązywane wszystkie problemy, które występowały. Dlatego w terminie mogliśmy to ukończyć z zadowalającą naszego klienta, miasto, jakością. Drugi wymiar to jest wymiar społeczny i to on też nie jest nam obcy. Dlatego tutaj chciałbym przede wszystkim pogratulować gospodarzom tego miasta, że podjęli taki trud, żeby taki obiekt powstał tutaj. Dlatego, że nie ma w mojej ocenie, w naszej ocenie nic ważniejszego niż połączenie edukacji z rozwojem fizycznym. Bez tego nie będzie przyszłych pokoleń, które będą w stanie dźwigać na swoich barkach przyszłość Polski. I tu, powiedzmy, bardzo jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy uczestniczyć w takim dziele. Dziękuję bardzo.